Hejka, hejka, witam, witam, dzień dobry. Co? Dzisiaj jak? No, ja z racji pracy mogę sobie pozwolić na takie widoki. Jesteśmy dzisiaj w Gierani, czyli troszkę za Rethymno, Acypopulo, no i Gierani. Taka wioska, można powiedzieć. I bardzo ładne okolice. Tu jesteśmy akurat na takich grupie wil, które należą w większości do Skandynawów i tak dalej. Jak widzicie, mają tu całkiem pięknie baseniki, wille, barbecue, zielenina. No i tych wil, jak widzicie, tutaj wkoło jest sporo. Mamy ich tutaj kilka pod swoją egidą, jak to się mówi po polsku. No nieważne. No i tu jesteśmy dzisiaj, proszę zobaczyć. Basenik. Kawka tutaj, powiedzmy, i masz taki widoczek, tam jest na dole plaża Gierani, taka mała kameralna plażyczka. O, w tamtą stronę jedziemy w Acypopulo, tam, no i Acypopulo i potem do Rethymno jest 15 minut, czyli 15-20 minut. I proszę bardzo, tutaj wszystkie Skandynawowie, Norwedzi, Szwedzi, są też Niemcy, bardzo fajne okolice. Tu mamy wzgórza, dzicz. Dokończamy tutaj robotę i lecimy jeszcze. Tu mamy 3-4 mniejsze widle. Fajne miejsce, fajne miejsce. Więc polecam Gierani. Interesujące jest też to, że troszkę pod nami, 200-300 metrów, nie wiem ile tam, znajduje się, co prawda nieczynne, bo zasypane, ale wejście do jaskini, która to, ta jaskinia przechodzi pod wszystkimi tymi willami i kończy się dopiero tam, za tym wzgórzem. To nie wiem ile, półkilometrowa jaskinia. Gierani Cave, jeżeli ktoś sobie wpisze na Google, to na pewno to znajdzie. Tak jak mówię, pięknie tutaj, cisza, spokój, z daleka od tłumów, kameralna plaża. Nie wiem, czy będę w stanie ją jakoś pokazać z lepszego ujęcia. No, z małym kościółkiem, jak widzicie, przy niej. Znaczy, widać to pewnie nie widać na tym sprzęcie, ale to nie ma znaczenia. Tam jest właśnie taki cypelek. Piękna sprawa. No co, pozdrawiam. Życzę udanego dnia. Trzymajcie się. Cześć.